tej kamienicy, przy ulicy Komorowskiego 7, mimo zakazu władz, mimo niebezpieczeństwa, represji odbyła się jedna z setek konspiracyjnych imprez teatralnych. W mieszkaniu państwa Dębowskich grupa młodzieży pod kierunkiem przybyłego z Wadowic Mieczysława Kotlarczyka przedstawiła króla ducha słowackiego. Nazwali się Teatr Rapsodyczny. Pierwsze pokazy Teatru Rapsodycznego jeszcze w czasie okupacji chyba w podobnych okolicznościach salonach krakowskich się odbywały? Myślę, że tak, jakkolwiek te salony były trochę większe. To było 15-20 osób maksymalnie. Proszę pamiętać, że mówimy o czasach okupacji, kiedy wejście większej grupy osób rodziło określone niebezpieczeństwa. A spróbujmy sobie wyobrazić, zrekonstruować, jaka była sytuacja, tak bardzo realnie, sytuacja widza, który dowiaduje się o tym, że będzie pokaz, chce zobaczyć. Jak to było zorganizowane? To jest niepowtarzalny sposób przekazywania plakatu teatralnego, ale w formie ustnej i tylko i wyłącznie osobom, które były zaufane. Nie wchodzimy tłumnie chyba? Wchodzimy pojedynczo, zajmujemy miejsca w salonie. Moment wejścia Mieczysława Kotlarczyka, zapalenia świecy na przeważnie fortepianie, był momentem rozpoczęcia spektaklu. Na czym polega specyfika Teatru Rapsodycznego? Po pierwsze, kanon to zawsze była wielka literatura romantyczna i neoromantyczna i to wszystko, co płynęło z tej tradycji. Mickiewicz, Słowacki, Norwid, Krasiński, Wyspiański, Rostworowski. Po drugie, wielka kultura słowa. I po trzecie, to, co jest bardzo takie znamienne, to to, że aktor nawiązywał kontakt nie z partnerem scenicznym, tylko z publicznością, z widzem. To jest coś, co dzisiaj może by bardzo drażniło. Mówię do widza, a nie mówię do ciebie jako partnera scenicznego. To było niesamowite, że ci aktorzy, czyli Kotlarczyk, Wojtyła, Ostaszewska, Michałowska i Kwiatkowska, oni byli ustawieni jak gdyby w jednej linii. Czy to narzędzie, jakim jest uprawianie teatru rapsodycznego, jeszcze dzisiaj działa na widzów? Ta tradycja dla mnie jest żywa poprzez ludzi, którzy wyszli z tamtego teatru i przez lata byli pedagogami, czy są jeszcze, jak Tadeusz Malach, pedagogami Krakowskiej Szkoły Teatralnej, ponieważ ich sposób interpretacji wiersza czy dramatu pisanego wierszem to jest coś, co jest dla mnie pochodną Teatru Rapsodycznego. Jesteśmy w Teatrze Kameralnym w Krakowie, który był pierwszą oficjalną siedzibą Teatru Rapsodycznego. Za nami popiersie przywołujące pamięć o założycielu Mieczysławie Kotlarczyku. Pan jest rapsodykiem. To pojęcie rapsodyk, ono sięga bardzo głęboko w czas. To znaczy, kiedyś chodzili po świecie rapsodowie, tacy opowiadacze, historii rozmaitych. Przechodzi przez wieś i zaczyna coś nucić i śpiewać. Zanim idą ludzie, tworzy się jakaś procesja, jest obrzęd. Jest zawsze ten główny, który opowiada. I to jest rapsodyk? Tak. W 1941 roku, kiedy ci rapsodycy się zorganizowali w określonej sytuacji historycznej, politycznej, paskudnej, narodu, prawda? Oni podjęli się jak gdyby tej tradycji, że my powinniśmy opowiadać i to takie rzeczy opowiadać, które budzą nadzieję. Mówi się, często używa się takiego określenia żywe słowo. Mickiewiczowskie jeszcze pojęcie. Żywe słowo
zobowiązuje wykonawcę tego, co żywym słowem nazywamy, do pełni możliwości artystycznej interpretacji znaczeń zawartych w tym tekście. Czyli dokonuje się to wszystko poprzez analizę. I to właśnie była cała nauka w rapsodycznym teatrze, jak pamiętam tych szereg lat, w których byłem, że właściwie te próby odbywały się wokół, krążyły wokół interpretacji słowa. Samotność. Cóż po ludziach? Czym śpiewak dla ludzi? Gdzie człowiek, co z mej pieśni całą myśl wysłucha? Obejmie okiem wszystkie promienie jej ducha. A mogę pana poprosić o to, żeby rapsodyczną metodą jakieś słowa z tamtego repertuaru? Właśnie dwukonną bryką wjechał młody panek. I obiegłszy dziedziniec, zawrócił przed ganek. Wysiadł z powozu, konie porzucone same szczypać trawę ciągnęły powoli pod bramę. We dworze pusto, bo drzwi od ganku zamknięto zaszczepkami i kołkiem za szczepki przetknięto. Podróżny do folwarku nie biegł sług zapytać. Odemknął, wbiegł do domu, pragnął go powitać. Dawno domu nie widział, bo w dalekim mieście kończył nauki końca. Doczekał nareszcie. Wbiega. Najbardziej znanym aktorem teatru rapsodycznego był Karol Wojtyła, przyszły papież Jan Paweł II, który tutaj na krakowskich Błoniach nieraz odprawiał msze święte ściągające miliony Polaków. Obdarzony świetnymi warunkami aktorskimi, wielbiciel teatru po raz ostatni grał z rapsodykami w marcu 1943 roku tytułową rolę w Samuelu Zborowskim Juliusza Słowackiego. Już jako biskup krakowski po wojnie nadal wspierał Mieczysława Kotlarczyka i jego teatr. Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Na ile kultura żywego słowa, metody wypracowane w teatrze rapsodycznym mogły być pomocne lub mogły być wzorem dla działalności duszpasterskiej Jana Pawła II? W idei rapsodycznej na naczelnym miejscu stało słowo. I papież doskonale zdawał sobie sprawę, jaka jest siła, moc, magia żywego słowa, jak można nim oddziaływać na słuchacza i na widza. Ale to słowo rozumiane było nie tylko jako element, który przekazuje myśl, ale przede wszystkim słowo to tworzenie, słowo to działanie, słowo to czynienie. I w tym była właśnie ta niezwykła moc słowa, którą później wierni mogli odczuwać, kiedy przychodzili na spotkania, słuchali homilii Jana Pawła II, choćby tej z 1979 roku na Placu Zwycięstwa. To było tutaj za oknem i ta homilia odmieniła oblicze ziemi. Razem z wami pragnę wyśpiewać pieśń dziękczynienia dla opatrzności, która pozwala mi dziś jako pielgrzymowi stanąć na tym miejscu. Zbigniew Raszewski, historyk teatru, który uczestniczył w tej mszy świętej, powiedział rzekomo na koniec, że Polska już nie będzie nigdy taka sama. Papież rozpisał tam słowo także na głos. To, co chyba takie niezwykle ważne i w sztuce aktorskiej, i w sztuce duszpasterskiej, którą można nazwać sztuką, jeśli właśnie jest artyzmem, nie tylko techniką mówienia. Dlaczego? Ponieważ papież miał pełną świadomość, jak ważna jest pauza, jak cisza może być dramatyczna, a tego mógł się nauczyć właśnie stojąc na scenie teatru rapsodycznego. I wydaje mi się, że ta metoda zaowocowała także w duszpasterstwie Karola Wojtyły Jana Pawła II. To znaczy w tym Teatrum Dei, Teatrze Boga, Karol Wojtyła Jan Paweł II przede wszystkim chciał być takim przekazicielem słowa. W tym świętym teatrze chciał być
tym, który jest takim boskim rapsodem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobranoc. Doświadczenie teatralne Karola Wojtyły pomagały Janowi Pawłowi II w spełnianiu jego papieskiej misji. Liczne jego kazania, pielgrzymki, wystąpienia publiczne oglądać można jak przedstawienia. W tym Rzymie też nie tak łatwo być tym papieżem, ale w Krakowie to by się już całkiem nie dało. No bo by człowiek wciąż musiał stać w oknie. Przyprowadziłem panią na Stadion Narodowy, bo tutaj 30 kilka lat temu, podczas drugiej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski, byłem na mszy świętej przez niego odprawianej. Gdzieś w tym miejscu był ołtarz. Ołtarz był na wysokości Ronda Waszyngtona. I było to wspaniałe, wielkie teatrum. To miejsce kiedyś nosiło nazwę Stadion Dziesięciolecia. Było wzniesione z okazji dziesięciolecia Polski Ludowej. I pomysł władz, żeby właśnie w takich okolicznościach, w takiej przestrzeni zorganizować papieską mszę, był właściwie szalenie przewrotny. Władze chciały właściwie jakoś zakpić i z performera, którym był Jan Paweł II, i z jego audytorium. Karol Wojtyła miał do czynienia z teatrem kameralnym, bo rapsodycy grali w niewielkich przestrzeniach, a potem umiał porywać tłumy. Podczas pontyfikatu ma taką ogromną potrzebę przekraczania granic i też wychodzenia poza budynki sakralne. Właściwie ten pontyfikat, on nie rozgrywa się w zamkniętych przestrzeniach kościelnych. Jan Paweł II wychodzi poza te zamknięte mury, ale właśnie te msze stadionowe stały się czymś takim charakterystycznym dla tego pontyfikatu. Rapsodycy przekraczali ówczesne wyobrażenia na temat teatru i ten gest przekroczenia być może jest właśnie spuścizną i dorobkiem, który Jan Paweł II, Karol Wojtyła przejął od Kotlarczyka. Karol Wojtyła był również autorem koncepcji tego teatru. Właśnie takiego teatru rzeczywiście zredukowanego do tego, co jest absolutnie jakby niezbędne. A potem jak to niezbędne powiększa się w skali, to można panować nad, tak, połową świata. Brzmi to jak prawdziwy paradoks, ale najbardziej znanym człowiekiem polskiego teatru był papież Jan Paweł II. A jednym z najwyższych wzlotów polskiej sztuki żywego słowa było wygłoszone w tym miejscu kazanie. Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen.